Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka Karprzymańska. Witajcie, nagrywamy ten podcast dokładnie dzień przed końcem roku szkolnego. Nic więc dziwnego, że wszystkim marzą się wakacje i przygody, więc mam nadzieję, że książka, o której będziemy dziś mówić, przypadnie Wam do gustu. Zatem. Drodzy Państwo, wielkie trio i potwór z z wydawnictwa Wilga. Słuchajcie, wygląda, że to jest pierwszy tom, więc zapowiedź jakiejś nowej serii i znak jakości Joanna Jagiełło. Drodzy Państwo, autorka jest razem z nami. Dzień dobry Jasiu! Dzień dobry, bardzo dziękuję za, za te słowa. Znak jakości. Po prostu prawie się poczułam, jakbyś przyznała mi co najmniej jedną gwiazdkę myślę. Mhm. Tak, Wielkie Trio i potwór z Loch Ness to jest pierwszy tom, drugi już został napisany. Będzie mhm. miał tytuł, jeśli się nic nie zmieni: Wielkie Trio i Duchy Zamkowe. E, I będzie traktował tym razem o duchach na Dolnym Śląsku, w zamkach na Dolnym Śląsku. Mm -hmm. To w takim razie opowiedzmy chociaż trochę o wielkim trio, bo na okładce jest trójka dzieci. Każde z nich jest trochę inne, ale chyba dużo ich łączy. Tak. Pewnie gdyby ktoś po prostu spojrzał na tę okładkę, pomyślałby sobie, że, że może to są jacyś koledzy z klasy, a może to jest. Po prostu rodzeństwo, ale to nie jest takie zwyczajne rodzeństwo, bo to są trojaczki. Oczywiście nie jednojajowe, jak, jak widać na okładce, bo też różnej płci jest chłopiec i dwie dziewczynki. Oni są bardzo różni i z wyglądu i z charakteru, no ale jednak są trojaczkami, co jest dosyć ekscytujące. Ja nie pamiętam. Żadnej książki, w której by występowały trojaczki, i jakoś, tak jak to wymyśliłam, pomyślałam sobie, że może, że może to będzie zabawne. Mhm. dzieciaki są super, bo oczywiście mają cechy dzieci, to bardzo prawdziwe cechy. Są głodne na przykład w zupełnie nieodpowiednich momentach. Słuchajcie, nie bardzo lubią kulinarne nowinki i wiele dzieci znam, które krzywią się na myśl, że mają coś dziwnego, nowego, sprawić, co w dodatku nie wygląda najlepiej. No i to, co jest bardzo charakterystyczne, wolą basen niż wycieczki na miasto. Ale są też nieprawdopodobnie szczere, pomocne i spostrzegawcze. Czyli dokładnie tak jak w życiu, prawda? No, tak, tak mi się wydaje, co, co do tego dziwnego jedzenia. No, szczerze mówiąc, nie znam dzieci, które wolałyby próbować szkockich przysmaków jak haggis, niż po prostu zjeść frytki i coś w panierce. Wydaje mi się, że dzieci są. Wszędzie takie same, mhm. przynajmniej te dzieci, które, z którymi ja miałam do, do czynienia. No, oczywiście, moje córki, które już okrutnie dorosły, no, ale ja mam też sześcioletnią wnuczkę, więc cały czas mogę sobie przypominać, jak to, jak to jest, co czuję, co myśli, co mówi. No, takie właśnie młodsze dziecko niż te staruchy, które gdzieś tam mam u boku, bliżej lub dalej. Ja uśmiechałam się czytając tą książkę, bo oczywiście fabuła to jedna wielka przygoda, natomiast jest tutaj też um, przygoda w innym sensie, bo rodzina a zwłaszcza rodzeństwo, to wieczna przygoda i mnóstwo tych relacji rodzinnych, mnóstwo tego ciepła i właśnie tego, co w rodzinie najważniejsze. I to już kolejna książka twoja, która ten temat rodzinny, ale też tą atmosferę rodzinną bardzo mocno eksponuje i gdy się ją otwiera i gdy się czyta wielkie trio, to rzeczywiście człowiekowi robi się ciepło. Bardzo dziękuję, no tak, tak, tak chciałam. Może, może po prostu moja rodzina była zawsze taka, chociaż no nie miałam trojaczków, ale, ale mam dwie córki. Zawsze było po prostu wesoło i zdarzały się różne dziwne rzeczy, nawet w takim życiu, w którym nie było wielkich. Przygód. No a tutaj mamy wielką przygodę, bo te dzieci, które uważają no jednak, że w szkole jest dosyć nudno i w sumie bolą, wolą, się, wolą się bawić, nagle spotyka ich coś zupełnie niespodziewanego, bo mhm. ich wujek, który jest no, takim człowiekiem z telewizji, wujek, który prowadzi. Takie dosyć, dosyć dobrze przyjęte programy, na których wcześniej zarobił całkiem sporo pieniędzy. Więc ten wujek, który ma też taki duży dom, do którego dzieciaki lubią jeździć, no bo tam jest basen. Zresztą, tak, a propos zbiorników wodnych, w których dzieci zawsze lubią się moczyć bez opamiętania. Ten wujek nagle znajduje się w dosyć trudnej sytuacji, bo odcinek taki pilotażowy, nawet prepilotażowy nowego programu, który ma prowadzić, program, Programu, który ma być o takich właśnie niewyjaśnionych zjawiskach jak potwory z Loch Ness, UFO, nie wiem, kamienne kręgi, Yeti, wielka stopa i tak dalej, i tak dalej. Ten prepilotażowy odcinek o Nessie został skrytykowany. Mówią, że on jest nudny, no i dzieci mają podobne zdanie, no mówią, wujku, to było wiesz całkiem pouczające, ale po co mamy oglądać, jak jacyś ludzie tylko mówią, że ten potwór nie istnieje. My byśmy chcieli zobaczyć potwora. Ludzie wolą wierzyć. No i wujek taki trochę obrażony mówi, no, skoro tak się świetnie znacie na prowadzeniu programów telewizyjnych, to może pojedziecie ze mną do Szkocji i, i mi pomożecie. No i dzieci oczywiście podchwytują ten pomysł z całą ekscytacją, jaka jest właściwa tylko dla tego wieku. A ja cię muszę zapytać, czy ty byłaś w Szkocji, czy też próbowałaś spotkać potwora z Loch Ness, bo jest mnóstwo takich detali w tej książce, które ja rozpoznaję po mojej wycieczce do Szkocji. Bardzo się cieszę, bo właśnie niestety nie byłam w Szkocji. Bardzo dużo podróżowałam po Anglii. Zawsze chciałam pojechać do Szkocji. Nawet przed napisaniem tej książki pomyślałam sobie, a może to byłaby dobra okazja, żeby pojechać teraz do Szkocji, ale bilety były strasznie drogie. Nie miałam pieniędzy. Pomyślałam, że zdam się na to, co już wiem o Szkocji. No i oczywiście na filmy, książki, wszystko to, co mogłam obejrzeć. Także cieszę się, że, no, mimo to, że sama tam nie byłam, to potrafiłam sobie to tak świetnie wyobrazić, że w tej książce to wygląda tak, jakby było prawdziwe. Mam taką nadzieję, moja znajoma, która też podróżowała po Szkocji, powiedziała mi, że tak, tak, tam dokładnie tak jest, bo ona też, też próbowała znaleźć potwora. No więc widzicie, to nie jest tak, że pisarz musi wszędzie być, żeby o tym pisać. Natomiast do zamków, o których będzie w drugiej części, pojechałam, nawet spałam na zamku Czocha, no to było bardziej mm -hmm. przystępne cenowo, <grych> po prostu. A ja wciąż mam nadzieję, że do Szkocji w końcu, w końcu pojadę. Mm -hmm. A to Oznacza, że nie próbowałaś batoników w panierce smażonych? Nie, nie, nie próbowałam batoników w panierce. Bardzo bym chciała. Ja jestem trochę jak, jak dziecko. Może staram się na co dzień nie jeść fast foodu, ale właściwie to po prostu przyznam, że bardzo to wszystko lubię. Bardzo uwielbiam wszystkie te hamburgery i frytki i pizzę. Sądzę, że batoniki w panierce też by mi świetnie podeszły. No i może, może dlatego rozumiem, co czują dzieci, że wolą to zamiast zdrowej sałatki na przykład z kozim serem. No, to ja muszę się Państwu i Tobie przyznać, że ja próbowałam. To jest rzeczywiście doświadczenie jedyne w swoim rodzaju, chociaż w życiu trzeba. Natomiast innych specjałów szkockich, śniadaniowych, które dzieci tutaj, no, ewidentnie nie pochwalają, nie odważyłam się spróbować, więc jeszcze wszystko może i przede mną, a może przed Tobą będziemy dzielić się tymi <grym doświadczeniami <grym kulinarnymi. Ale rzeczywiście ja tak mam, że jak jestem gdzieś daleko od domu, albo w zupełnie innym kraju, to chcę spróbować wszystkiego. Powiedz mi, jak ty się przygotowujesz do swoich podróży? Czy rzeczywiście to jest jakiś taki bardzo zaawansowany reset, czy raczej idziesz na żywioł i próbujesz to, co widzisz? Do moich prawdziwych podróży. Mm. Przygotowuję się, ale też trochę idę na żywioł. Ja w ogóle uwielbiam podróżować. No, trzecia część wielkiego trio będzie z kolei o Stonehenge. Myślę, że mogę już to zdradzić i tam akurat byłam. Uwielbiam próbować nowych smaków. Zawsze idę na żywioł. Myślę, że spróbowałabym nawet robaka i tarantuli, właściwie czego, czego, czegokolwiek, bo jestem otwarta na wszystko. No i tutaj, w tej podróży po Szkocji, wyobrażałam sobie to wszystko, i to też było właściwie cudowne. No a żyjemy w takim świecie, w którym. Bardzo dużo możemy obejrzeć w internecie. Możemy, możemy popatrzeć sobie, co tam kręcą i co wkładają na YouTube czy Instagram. Różni ludzie, którzy jeżdżą po ciekawych miejscach. I myślę, że to, to jest takie magiczne i że cudownie jest, że możemy z tego. Że możemy z tego korzystać. Mm -hmm. Możemy oglądać różne rzeczy w internecie, możemy też czytać o nich w książkach. No i mnie urzekła rzeczywiście scena, gdy dzieciaki zostają w antykwariacie i wyszukują sobie właśnie informacje, które mogą im się przydać. No i pytanie jest takie: czy to jest trochę zachęta do tego, żeby gdzieś w książkach poszukać inspiracji na wakacje? Bo myślę, że ta książka może być inspiracją na wakacje. A, oczywiście, że tak. Ja w ogóle lubię pisać takie książki, które inspirują do poznawania świata mhm. i też trochę pokazują, w jaki sposób ten świat można poznawać, bo tutaj mamy takie, jakby różne metody w tej, w tej książce. Mamy też akta niewyjaśnionych zjawisk, czyli taki zeszyt, który dzieciaki zakładają, żeby notować tam różne rzeczy, też wklejać zdjęcia, mają nawet taką mini drukareczkę, sobie tam, sobie tam różne rzeczy drukują i wklejają do tego zeszytu. I to są Różne metody, bo jeżeli chodzi o poszukiwanie potwora z Loch Ness, no to mamy zarówno taką trochę metodę historyczną, gdy one na początku próbują się jak najwięcej o potworze dowiedzieć, czytają raporty tych osób, które potwora widziały. Widziano go już od średniowiecza, no więc jest ten taki właśnie rys historyczny. Ale mamy też mitologię celtycką. Właśnie mamy Kelpi, o której mhm. traktuje ta książka, którą one znalazły w antykwariacie. To jest taki mityczny celtycki koń, który może się przeobrażać, więc być może potrafi się też zmienić w potwora. Ale mamy też takie metody naukowe, bo szczególnie Nad, ale właściwie, właściwie wszystkie te, 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 te dzieci lubią. Badać. One biorą ze sobą do Szkocji różne gadżety. No, Nat jest trochę gadżeciarzem, jak to chłopiec. Może to stereotypowe, ale zdaje mi się, że bardzo prawdziwe, no bo chłopcy lubią takie rzeczy jak czujnik ruchu czy, czy mikroskop. Już nie wiem, co tam, co tam jeszcze było. Ale w każdym razie one znajdują różne ślady, no i, no i z takim uporem je badają. Okazuje się, że... Być może w tych śladach jest krew, może to krew potwora, a może jego ofiary, a może zaginionej kotki pani McDowell, więc to wszystko to jest też coś w rodzaju śledztwa. Moi czytelnicy wiedzą, że ja lubię takie detektywistyczne metody, więc to wszystko też w tej książce jest. No nie tak jak w biurze śledczym Trop sekret, no bo tutaj szukamy mhm. potwora, a nie wyjaśniamy zagadki detektywistyczne, natomiast no, te metody też są czasami podobne. Mm -hmm. Są też takie ilustracje, które zbierają te wszystkie informacje, które udało się już jakoś pozyskać. I w ogóle te ilustracje są ciekawe bardzo, bo one z jednej strony są mocno detaliczne, zwłaszcza na tych grafikach, takich porządkujących, ale to też są takie dosyć zabawne, lekkie ilustracje, które sprawiają, że sama ta książka wydaje się nam no, samą przyjemnością właściwie. Taka kumpelska jest trochę. Kasia Kołodziej jest cudowną ilustratorką. Wszystkie ilustracje, na których pokazane są dzieci, to wszystko, co one robią. No też takie ilustracje, które pokazują Szkocję, mm -hmm. tak, bo może, możemy trochę ten zobaczyć tam i krajobraz, no i choćby tę księgarnię, o której wspomniałaś, ale też te detaliczne ilustracje, no to są właśnie fragmenty z tego zeszytu dzieciaków. No ja też, gdy pisałam tę książkę, opisywałam bardzo dokładnie, co się w tym zeszycie musi znaleźć. Sama robiłam różne szkice, wklejałam zdjęcia, które mają tam być, więc tutaj też było sporo mojej pracy, natomiast no, cała, cała reszta, już te, już te ilustracje takie bardziej kumpelskie właśnie, no to, to, to jest wielka zasługa ilustratorki. Mhm. I jest deszcz. Wszędzie, drodzy Państwo, po prostu to jest rzeczywiście coś, co ja pamiętam ze Szkocji. Ja też znam taką dziewczynę, która z Hiszpanii do Szkocji się przeprowadziła, i ja nie mogłam absolutnie tego zrozumieć, bo przecież w Hiszpanii piękne słońce, w Szkocji cały czas jest wilgotno, i ona mi powiedziała coś takiego, że no tak, ale gdy w Edynburgu od czasu do czasu zaświeci słońce, to jest taki piękny. I rzeczywiście Szko Szkocja ma taki urok, że nawet w deszczu ma nieprawdopodobny klimat ale włosy stają dęba jeżeli tylko możemy je gdzieś schować, w kitkę związać, to to oczywiście robimy, bo inaczej jest naprawdę trudne i trzeba ubierać się na cebulkę. I myślę, że e, dzieciaki też mają właściwe ubrania, bo też mają kurtki i nieprzemykalne buty i wszystko to, co jest im potrzebne. E, Szkocja jest rzeczywiście specyficznym krajem, jest fascynująca, jednocześnie na pewno jest dosyć trudna do podróżowania, tym bardziej jest fantastycznym wyzwaniem i budzi nasze najróżniejsze skojarzenia właśnie z potworami, budzi naszą Wyobraźnie. No ja chciałam cię spytać o tą wyobraźnię i o te kolejne części, bo skoro już mówisz o zamkach i o duchach, to, to pytanie, co jeszcze możemy zdradzić? Jaki jest zamysł na całą serię? Bo rozumiem, że to wielkie trio, tak się domyślam, będzie miało przed sobą jakieś kolejne wyzwania. Zresztą tak też się troszkę kończy pierwsza część. Tak. Wujek prowadzi program, więc musi nakręcić pewnie jakiś sezon, co najmniej, bez 10 <laughs> odcinków. Bardzo bym chciała, żeby ta, żeby ta seria miała tyle części. Oczywiście to wszystko zależy od wydawcy. Niestety... To nie jest do końca tak, że to, jak duża jest seria, czy ona jest kontynuowana, czy nie, to no nie, zawsze, nie zawsze to jest decyzją autora. Wszystko zależało będzie od tego, jak ona spodoba się czytelnikom. Ja mam wiele pomysłów, bo jest wiele takich niewyjaśnionych zjawisk, oczywiście, które mnie od dawna fascynują, dlatego też ta seria powstała, bo oczywiście pisarze piszą o tym, co lubią najbardziej, a mm -hmm. ja zawsze wierzyłam w takie różne rzeczy. Ja, ja, ja nawet chyba wierzę, że ten potwór istnieje. Zresztą to wyjaśnienie, które podałam w książce i którego nie będę tutaj zdradzać, bo też chcę, żebyście mieli przyjemność z lektury, jest jakby mi gdzieś tam duchowo najbliższe. I ja sobie zawsze o tym wszystkim myślę tak, że po pierwsze, jeżeli od wielu, wielu lat Mówi się o czymś, ludzie to widzą. To to nie może być wszystko ściema, więc to jest jedna rzecz. I myślę sobie też, że to jest trochę tak, zresztą dzieciaki, które rozmawiają z Brunem, to jest ich taki szkocki kolega, który, którego oni tam poznają, też bardzo ważna postać w, w tej części, bo on. Być może widział potwora i im to wszystko opowiada. No też mieszka na miejscu, więc troszeczkę więcej o tym wie. Ale to jest taka rozmowa, w której on mówi, że jego zdaniem potwór istnieje, tylko po prostu nie mamy jeszcze odpowiednich metod, żeby, żeby go namierzyć, czy żeby wytłumaczyć, czym on tak naprawdę jest. I mm -hmm. mi się wtedy przypomina na przykład taki kraken. Tak, no, potem się okazało, że to właściwie była, nie wiem, ośmiornica olbrzymia. I że wiele takich zjawisk, które były dla nas tajemnicze, w pewnym momencie zostają rozwiązane. To jest trochę tak, jak kiedyś ludzie nie wiedzieli, dlaczego po operacjach pacjenci umierają, na przykład po operacjach na otwartym brzuchu, no, a potem się okazało, że to po prostu przez bakterie, tak. Nie, nie mogliśmy tego wiedzieć, bo w ogóle nie wiedzieliśmy, że bakterie mhm. istnieją, więc dla mnie to jest. Trochę tak, że sądzę, że UFO na przykład, no UFO, które jest obserwowane w tak wielu naprawdę miejscach na świecie, no przecież coś w tym musi być. Więc pewnie jestem najlepszą osobą, która powinna o tym pisać, bo po pierwsze. Głęboko wierzę, że jest jakieś wytłumaczenie i że to nie są po prostu wymysły. A poza tym ja uwielbiam naukę, przyrodę i lubię patrzeć na świat w taki sposób jednocześnie trochę baśniowy i mityczny, bo to też jest mi bliskie, a z drugiej strony taki właśnie bardzo naukowy. Hmm, to jest bardzo ciekawe połączenie, ogromnie mi się ono podoba. Ja jeszcze wrócę do tego chłopca ze Szkocji, bo to jest też taka postać, która jest pretekstem do Dyskusji na temat właściwie ekonomii rodziny, prawda? Z tego względu, że dzieciaki na początku trochę narzekają na to, że chciałyby mieć swoje pokoje i właściwie no to fajnie jest, ale gdyby było więcej pieniążków, to byłoby jeszcze może ciekawiej i lepiej, a na pewno wygodniej. Jest to tak dotknięte, tam nie ma żadnej poważnej dyskusji na ten temat, jest tak dotknięte delikatnie. Natomiast chłopiec mówi wprost, że on rzeczywiście czasami czuje się tak samotny jak ten potwór z Loch Ness i on to by zamienił w ten swój mhm. dobrobyt właśnie na narodowy. Co jest mm -hmm. to, jest, to jest znowu tak dotknięte, ale to jest ważny temat, że rzeczywiście ta bliskość ta rodzina jest zdecydowanie ważniejsza. No myślę, że tak. Oczy oczywiście tam jest troszeczkę takich żartów z tego, no, że dzieci mówią, że mieszkają na wygwizdowie, bo mm. to mama tak mówi. Mieszkają po prostu bardzo daleko od centrum, na jakimś, takim, na jakimś takim blokowisku okropnym. No i zazdroszczą wujkowi tego dużego domu. A gdy znajdują się w, w domu Brunona, no to okazuje się, że to jest też bardzo ładny dom. No oni, można się domyślić, są też dosyć tam bogaci. No ale Bruno nie ma rodzeństwa i, i pewnie wolałby mieszkać w maleńkim pokoju, tak jak hmm. oni, ale mieć. Takich super przyjaciół, jakie, jakie można mieć w bracie i w siostrze. Mhm. Tak, bo to też jest bezpośrednio powiedziane, choć znowu tak delikatnie dotknięte i pogłaskane, że właściwie to rodzeństwo, chociaż się kłóci, to kurczę, to tak naprawdę czasem jest strasznie fajne, tak i to jest prost powiedziane. Nawet się nie trzeba domyśleć, tylko jest prost powiedziane. No dobrze, Jasiu, pytanie jest zatem takie już zupełnie z góry, jakbyśmy spojrzeli, dla kogo jest ta książka? Bo to, że jest fascynująca, to, że jest inspirująca i to, że jest bardzo ciepła, to już Państwo wiecie. Pytanie jest teraz takie. Komu się spodoba. Komu się spodoba. Książka przeznaczona jest dla dzieciaków tak od szóstego roku życia i mojej sześcioletniej wnuczce się bardzo podoba. No więc, jakby to jest taki sygnał, że ona nie została, jak to się mówi, spozycjonowana zbyt, zbyt nisko, ale myślę, że spodoba się i siedmiu, i ośmiu, i dziewięciu, i nawet dziesięciolatkom. Bo to też już zauważyłam na różnych spotkaniach, że tak wiekowo jest dosyć uniwersalna, można powiedzieć, i każdy gdzieś tam też znajdzie w niej kolejne warstwy. Myślę, że podobnie jak rodzice, którzy, jak sądzę, będą mieli też frajdę z jej czytania czy słuchania, bo jest też dostępna w formie audiobooka i tam ma całe naprawdę mnóstwo bardzo pochlebnych opinii. Myślę, że jeden chyba z, z może nie lepiej, ale, ale po prostu tych opinii jest, jest bardzo dużo, więc y, na pewno też wiele osób jej, jej słuchało i ona się bardzo podoba. Sobie też wyobrażam, że w samochodzie, gdy jedziemy mhm. na wakacje, można sobie ją puścić w formie audio i spodoba się całej rodzinie, bo sądzę, że i rodzice się przy niej jakoś strasznie nie znudzą, bo. Tam są troszeczkę takie puszczanie oka do dorosłych. Ja to bardzo lubię, bo zawsze sobie myślę, że dorośli, które, którzy czytają książki na przykład swoim sześcio czy siedmiolatkom, bo nadal je czytają, też powinni mieć z tego jakąś przyjemność. No bo na, więc na przykład wujek, który stylizuje się na Indiana Jonesa i po prostu udaje, że jest takim trochę, no, no właśnie takim, nie wiem, podróżnikiem, ale czystym, prawda? Tak nie może się zachlapać ten podróżnik, absolutnie. Tak, tak, nie może się zachlapać. No, on nosi taką koszulę i kapelusz jak Indiana Jones, i, i, i mama Trojaczków uważa, że on jest strasznym narcyzem. No to myślę, że to, to, że to jest takie trochę puszczanie oka dla, dla dorosłych, więc hmm. myślę, że to jest taka familijna opowieść w gruncie rzeczy, i że na pewno spodoba się dzieciakom, które lubią. Książki przygodowe. No, a które dzieciaki nie lubią książek przygodowych? Ja w sumie nie znam takich dzieci. Zawsze jak na spotkaniach opowiadam o potworze, o trojaczkach, no, o tym, że jadą, że ten wujek jest z telewizji, no to, to widzę, że, że to się bardzo, bardzo podoba. Myślę też, że dzieciakom, które lubią zagadki, Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy tam się jest czego bać. Wydaje mi się, że może są takie momenty, natomiast to jest wszystko takie, jak to się mówi, lajtowe, jednak. Mhm. Więc na pewno to nie jest jakaś przerażająca książka, podobnie jak ta część o duchach. No, ona jest troszeczkę. Inna, natomiast też jest tam dużo takich śmiesznych gagów i poczucia humoru, do no, jakichś takich rzeczy, typu no, że kobieta bez twarzy okazała się przyszłą panną młodą w maseczce. Z maseczce, z płachty. Uh -huh, uh -huh. E, więc tam jest, tam jest dużo takich zabawnych rzeczy, może nawet więcej niż w tej części. No więc ja mam nadzieję, że spodoba się wszystkim tym, którzy lubią i przygodę, i poczucie humoru, ale też którzy lubią podróżować, bo jednak każda z tych części to jest też. Podróż po jakimś kraju z jego smakami, ciekawostkami, tym wszystkim, co jest inne niż, niż w Polsce. No, duchy są na Dolnym Śląsku, ale jednak tam też jest ta warstwa taka podróżnicza. No bo na przykład pojawia się Bolesławiec z jego. Pięknymi garnuszkami, które sama uwielbiam, i gdzieś tam można po drodze coś zobaczyć, czegoś ciekawego się dowiedzieć. No i mam nadzieję, że to będzie też taką inspiracją na wakacje do poznawania świata. Nawet jeżeli tym razem to nie będzie Szkocja, to takiego rozglądania się wokół siebie i patrzenia, ile świat nam oferuje ile ciekawych miejsc, rzeczy, właśnie smaków mam nadzieję, że dzieciaki jakoś to podchwycą. No tym bardziej, że słuchajcie, jest mnóstwo jezior w Polsce. Być może jakiś potwór z tych jezior jeszcze po prostu nie został dostrzeżony i opisany. Zatem przyglądajmy tak. się naszym najbliższym jeziorom, ale planujmy też takie podróże marzeń. Moi drodzy, właściwie to chyba jest ten moment, kiedy wypadałoby Wam życzyć cudownych wakacji. Ja się dla Ciebie też wspaniałego wypoczynku. Mamy nadzieję, że podczas tego wypoczynku przyjdą Ci do głowy jakieś piękne pomysły na kolejne fantastyczne książki. Bardzo serdecznie na nie czekamy. Och, tak, bardzo, bardzo dziękuję. Ja też życzę wszystkim moim czytelnikom i ich rodzicom najwspanialszych wakacji. Wakacje można spędzać wszędzie i wszędzie po prostu znaleźć coś dla siebie, jakąś wspaniałą przygodę. Życzę rodzinnych wakacji, tego, żebyście pochylali się nad swoimi dziećmi, zarówno zapraszali je do swojego świata, jak też pozwalali pozwalali im pociągnąć was w ich świat, bo świat dziecka jest najcudowniejszy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i oczywiście polecam wziąć ze sobą Wielkie Trio i Potwora z Loch Ness. Wielkie Trio i Potwór z Loch Ness Janna Jeglowa wydawnictwo Wilka. Dziękuję pięknie.